wypowiedź Mariusza. Gada z olejnikiem pół dnia i nic z tego nie wychodzi, bo to głupie rozmowy. Prawda? To prawda, bo nie wiem czy wiecie, ale on dzisiaj ma nagrywki. Będzie miał walkę. Jeszcze wam nie zdradzę gdzie i jaką. I teraz właśnie śledzimy Mariusza podczas nagrywek. On nas nie widzi wcale. Mam okulary tajnego szpiega i kaptur. Nikt nas nie pozna, możemy go normalnie śledzić. I on nie zauważy w ogóle. Nie ma takiej opcji nawet, żeby on zauważył. Śledzimy ich z auta? Tak. Tak. Może podjedziemy bliżej. Możemy. Nie, bo zobaczymy. Co ty? Mamy ciemne szyby. Ja dobra, wiem, że mamy ciemne szyby. Niemożliwe. Zobaczę co radę nas. Patrz, olejnik jest. Ty będziesz to jadła, tak? Tak. Gołąbki miałeś zrobić dzisiaj, zrobisz? Ja nie mam kuchni. Nic nie masz. Nie mam. Kupimy. Mam za mały garnek. Taką polową. Co? Polową możemy kupić. Polową? No taką, że kupujesz butlę z gazem i tam jest taki płomień i się gotuje. No. Gdzie będą jechać? Uciekają? Musimy jechać za nimi. Mamy wyścigowy samochód, spokojnie, damy radę. I ubieram swój tajny strój, więc mnie nie rozpoznają. Idę tam jak ninja, podsłucham o czym gadają, dobra? Czapkę założę, żeby to było was widać. Uda. Czapkę? Nie, no mam kaptur, po co mi czapkę? Ale bardziej schowaj czapkę. To jest bardzo trudna misja, nie wiem czy jej podołasz. Idę podołać. Za tą Toyotą. Za tą Toyotą. Z autem. Idź od razu. Ty chyba go nie widzą. Nie widzą. Niemożliwe, żeby go zobaczyli. Dobrze, z tobą ciemne szyby. Tak to przecież ciebie nie widzą. A dobrze, że ja w kapturze siedzę chociaż. Czapkę. I popatrz tam chyba. Nie widać go. Co, rozpoznali cię? Szybko otwieraj, no bo mnie zobaczą. Czapki mocniej. Ale gówniany ten samochód. Dobra, nie widzieli mnie. Okno zamknij. Nie widzieli mnie. Stałem z Audi i oni nie widzieli, bo patrzyłem tam od tyłu. Mówili, właśnie nic ciekawego, mówili, że dobry Chińczyk tylko. I mówili, no ja też tu jadę, bo tu jest najtaniej i mnie nie stać, tak mówili. Aha. No mówili, że będą jechać teraz? Co? Mówili, że będą jechać? No nie, no to będziemy śledzić. Dobra, damy radę. Musisz mi dać czapkę, bo mnie rozpoznają. Dobra, dawaj. Weź okulary jeszcze. Idzie Karyna teraz na tajną misję. Nikt cię nie pojawi, cię już nie, już cię ja nie wiem poznaje. Przecież. W życiu cię w czapce nie widziałem. Dobra, o, idę. Nie ta osoba w ogóle. Że oni nie ogarniają życia w ogóle. Patrz, na to się skitra szybko. Ale oni są zagadani, nie ogarną w ogóle, nie patrzą się. Patrzcie, Karina tam za nimi. O taktyce mówili na Rafona. No ale nie zdradzę wszystkim wam. Proszę. O się zmachałam, Boże, jakie to było ciężkie. Ale dobrze było, dobrze. Dobrze ci szło jako szpiegowi. No ja jestem najlepszym szpiegiem. Tak? Patrz, zapalił. Dawaj, odpalaj. Szukam, dawaj, bo ucieknie nam. No gwint, chłopie, nie mogę tak. Dobra, gonimy go. Nie uciekł, jest dobrze. Ale... Ja nie daję radę. Ale ja specjalnie jadę z odstępem, że on nas nie pozna, bo zna mój samochód, jaki wygląda. Tak? Tak. Myślisz, że on patrzy w lusterka? Myślę, że tak. A. Daleko nawalają normalnie. Szybko, bo nas zobaczą! No ale jak nie depniemy, to nam... Nie uciekną, bo to uciekną, przecież tam na horyzoncie, na pełnym zoomie ledwo ich widać. I co teraz? Nie damy rady. Nie damy rady teraz. Gdzie oni pojechali w ogóle? Tam pojechali? Dobra, tam jest Mariusz. No gdzie ty jedziesz? Zobaczy nas. Wiesz, gada przez telefon. Ja pojadę teraz skręcę w prawo. Dobra, on gada przez telefon, nie ogarnij. Nie widzi nas. No nie widzi, gada. Dobra, nie patrzy się, gadał przez telefon. Dawaj szybko. O, widzisz, nic nie ogarnął w ogóle. To jest łeb. Zgadajmy się chodzić tu z tyłu. No dobra. Podam pani odjeżdża i zaraz nas odkryje i będziemy zamaskowani. Jak to? Patrzcie tu. O, patrz, olej przyjechał. No on. Jak nie? On krąży, bo miejsca nie może znaleźć. I co, idziemy tam za auto? Co? Robię, no, tylko za krzynę, jak na parę wyjedzie. Ale jak? Nie przyjechał. Tam trzeba. Tamtędy, no chodźcie szybko. Dawaj. Gdzie? Kto wysiadł? To. Gdzie wysiadł? Ty, on wysiadł cały czas przy naszym. Jak obczaja furę, zobacz. Obczaja auto dodana. Chyba będzie dzwonił do nas. No, jakby co, to nie wiem, co tu robimy. Dżugan, gdzie masz telefon? Dżugan po prostu przyjechał dzwoni do babci. Dzwoni do nas. Chyba do ciebie. Ej, dzwoni, no. To powiedz, odbierz, że do babci tu przyjechałeś. Halo, to tam. To twoje widzę.
A ten, bo ja mamę dałem. Bo moja mama do pracy jechała i miała do koleżanki zajechać. Aha, bo ja tu oglądam to auto teraz w tym. Przypał, bo tak twoja wróci. Dobra, to nic, dobra, nara. No na razie, cześć. Poczekajcie, co teraz robimy? Musimy go przyłapać na czymś dziwnym. Na czym dziwnym? To co on dziwnego robi? Może coś robił dziwnego w tym aucie. Nie chodź szybko, szybko do auta, żeby nam nie uciekł. Dobra, jedziemy za Mariuszem, mam nadzieję, że go nie zgubicie. No czekaj, no szybko robię, no. Ja bym nie zgubił. Weź. Ojej, no i na pewno go teraz zgubimy. Dobra, jest. Czemu on się zatrzymał? Stanął na stopie. A, tam stop jest, dobra. Boże, tam jego zgubiliśmy. Dobra, to zaraz znajdziemy. No dawaj szybko, człowieku! Po co go opuściłeś? Że on nawet po pracach nie szedł. No ale nie będę go przyjeżdżał, ty. Co, on jakieś, nie wiem, dziwne ruchy wykonuje. No on nie zaparkuje normalnie. On nie umie parkować, to dlatego. Co ma to za Audi? Przecież mama zbił tą szybę. Gdzie? Chowajcie się, bo nas zobaczy. Żandarmi. Ciemne szyby mamy na szczęście. Wysiada? No, wysiada. On tam nie parkuje? Weź, bo nas zobaczy. Cześć, na co tak próbowałem? Na dział z elektroniką. Tu jest. Pomiędzy półkami kamerę wsadzę. Co on tam robi? Ty, on muzykę jakąś puszcza. Może chce zostać DJ-em. Może, no nie wiem. Testuje różne sprzęty. Maca je. Coś chyba. Co to za jakieś... On puścił jakąś religijną... Kolędę. Kolędę puścił. No dobry jest, a czemu on puszcza kolędy w sklepie? O co tu chodzi? Nie wiem. To się tak głośno dosyć. I co? To się nie spodobało. Chyba nie. No, ja mam kamerę wystawioną, tylko... Tylko kamera wystaje, już mnie nie widać. Coś widzi. No nie widzi nas tu, bo jestem między tymi półkami. Wystaje mi pół obiektywu. I co? I on zostawił tą muzykę i poszedł. A nie, wraca. On dalej tam stoi. Nie wiem, co on tam robi w ogóle. I on mikrofon wziął do ręki. Teraz ochrona pewnie przyjdzie. Co on stawia w ogóle po? Świerka? Nie, to chyba z warcie z pięciu zrobił. Ciekawe, co mu ten... Nie wiem. Z mikrofonem, może jakieś koncerty będzie dawał. Ja nie wiem, on tak zaczął coś śpiewać, może dlatego. Skoczy się z czasie, strasznie szybko idzie. No, a tu jest. Tu idziemy go kupić po prostu. Szybko, zasuw. Dobra, nie widział nas, chodźmy za nim. Kupi ten głośnik i idzie. I w ogóle włączony, ma światełka mu tam. Nie wiem właśnie. Może jakiś breakdance będzie. Pa, puszcza muzykę. Co jest, kurde? Ja nie wiem, może to jest jego nowy sposób na zarabianie, na życie, coś. Ale jeszcze nie śpiewał, on tylko wyszedł i puścił. Stanęliśmy z Karyną jeszcze kupić szybko sobie szybkiego lodzika ekipy. Jak ktoś chce wiedzieć, gdzie kupić, to wpadajcie do mnie na kanał, Jaszczu! Ja jadę, jakbym jechał na fulu.
A tu jedziesz jakbyś jechał na dirtówce ze sztywnym amortyzatorem. Jasiura, gdzie jest Mariusz w ogóle? Mariusz do domu poszedł. Dobrze, że mamy nowego operatora. Ogólnie powiem wam szczerze, że te gnidy mnie nagrywały przez cały dzień i ja się kapnęłem. Dopiero jak do parku sobie przyszedłem, bo tutaj przyszedłem się spotkać z jakimiś kumplami i te gnidy i ukradłem im właśnie kamerę. Po prostu stwierdziliśmy, że bez sensu go śledzić, bo nic się ciekawego nie dzieje. Tak, tak. Zadzwoniliśmy, że przyjechał, nawet nie wiedział o tym, że go śledzili. Przyjechałem sobie do parku i Jaszczur udawał, myślał, że go nie zauważę i wziął rower od jakiegoś tutaj koleżki i myślał, że ja go nie zauważę, jak on będzie obok mnie jeździł na rowerze. A czemu mnie podglądaliście cały dzień, co? Jak w ogóle... On, ja tylko kamerowałem. Ja sobie cofnąłem te nagrania i tam w ogóle... Wy obok mnie przechodziliście, ja nic nie widziałem. Nagraj się wywali może. Bo ja dzisiaj byłem na takim... Nie, bo ja byłem dzisiaj na takim mocniejszym treningu. I dlatego może miałem... Niedoceniony byłeś. Niedoceniony byłem, miałem troszeczkę zawroty głowy. Dobra, zakończenie. A myślałem, że to lecę, bo twój... Kochani, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i pa. No elo.